Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski. To jest kolejny odcinek programu ilustracji. Dzisiaj moim gościem i Państwa gościem jest Jakub Wątor, dziennikarz Gońca.pl. Cześć, cześć. Autor książki Influenza. Mroczny świat influencerów, którą miałem przyjemność przeczytać, który, który egzemplarz tutaj leży po stronie Kuby, który będzie dla naszych patronów w konkursie. I Kuba, dzisiaj porozmawiamy o influencerach, oczywiście, o tej ciemnej stronie głównie internetowego show biznesu. Ale gdzieś ja będę chciał, no bo chciałbym taką tezę postawić że za, za sporo karier, za pomoc tak naprawdę wielu osobom, które nie powinny być pokazywane szerszej publiczności, moim zdaniem, pewnie Twoim też odpowiadają media tradycyjne. Ty jesteś autorem też dużego skandalu, który ostatnio się przetoczył przez, przez te media, media tradycyjne. Um, Wyautowałeś Dagmarę Kazimierską, znaną królową życia. No, jeżeli używamy określenia patu influencer, to w jej przypadku Pasowałby. jest, to chyba 100 na 100 pasuje. Opowiedz trochę o tej historii, bo może nie w tajemniku widzowie wiedzą o kogo mhm. chodzi. Wyautowaliśmy razem z Danielem Marciszewskim z końca, we dwóch to zrobiliśmy. Dagmara Kazimierska to jest postać, która w 2016 roku w mediach się pojawiła w takim serialu dokumentalnym Królowe Życia. Ona była główną bohaterką de facto, to było na TTV i tam po prostu pokazywała swoje życie, bogate, yy, obfite w luksusy, w różne przyjemności, rozrywki. Yy, I przez te kilka lat tym swoim, o, Dagmara Kazimierska wygląda też specyficznie, ma wielkie piersi, jest, ma kręcone blond włosy, jest taką kobietą, też tęgą w sumie yy, i bardzo wulgarną. Te, wszystkie te cechy sprawiły, że ludziom się ona spodobała, ludziom, czyli telewidzom. I po królowych życia były kolejne sezony tego serialu. Potem były kolejne programy. Ostatnio była, był program Dagmara Szuka Męża. No i to była po prostu celebrytka, taka w starym stylu celebrytka, czyli telewizyjna gwiazda. Na początku, gdy ona jeszcze w tych królowych życiach była, wyszło na jaw dość szybko, że siedziała w więzieniu. I ona też powiedziała o tym, że jasne, faktycznie siedziała, bo prowadziła agencję towarzyską. I to wszystkim wystarczyło. Tłumaczyła, że była dobrą burdel mamą, że kobiety, które tam pracowały, robiły to z własnej woli, że wszystko było ok. No, każdemu się zdarza różne grzechy popełniać, różne ludzie biznesy prowadzą, jej się zdarzyło takie, no ale to już tego nie robi, odpokutowała swoje. I w ten sposób jakby rozgrzeszyła się i dalej brylowała w mediach, była zaproszona do największych stacji telewizyjnych programów była kuby wojewódzkiego grała w filmach Patryka Wegi i też jakichś innych reżyserów no, była gwiazdą. A my sprawdziliśmy co się kryje pod tym zdaniem byłam burdel mamą. Bo tylko tyle tak naprawdę opinia publiczna wiedziała, plus to, że ona ileś tam miesięcy, naście, bodaj 14 mówiła, czy 18, siedziała w więzieniu. Okazało się, że 21 tych miesięcy. A my, no i my sprawdziliśmy, za co siedziała i co to znaczy, że była tą burdel mamą, Zresztą ona sama zachęcała, jak ktoś mi nie wierzy, że byłam taką dobrą burdel mamą, to niech pojedzie do sądu, sprawdzi papiery. I przez 8 lat żadne, nikt z mediów tego nie sprawdził. My wpadliśmy na ten pomysł, że kurczę, no to coś tu śmierdzi. O, owszem, my teraz wpadliśmy, mógł, każdy z nas mógł wypaść wcześniej, więc każdy z nas jest winny jak media. Ale w końcu to sprawdziliśmy, przeczytaliśmy te akta i tam się okazało, że ona robiła straszne rzeczy. Po pierwsze, zmuszała te kobiety do pracy. Nie było tam żadnej wolności, ani przyjemności, ani fajnej atmosfery. Po drugie, był koszmarny system kar. Dotarliśmy do zeznań jednej z kobiet, która pracowała jako prostytutka u Dagmary Kaźmierskiej w burdelu, i gdy chciała uciec z tego burdelu, już nie pracować, po prostu porzucić tę pracę, uciekła, schryła się u siebie w mieszkaniu, to ludzie kaźmierskiej wywlekli ją, wsadzili do auta, z powrotem zawieźli do tego burdelu, a tam kaźmierska kazała jednemu z mężczyzn zgwałcić tę kobietę i powiedziała, że to jest za karę za próbę, no za ucieczkę, próbę ucieczki. Więc to jest jeden, jeden z wątków, który my odkryliśmy, pokazaliśmy. Innym wątkiem jest bicie przez Dagmarę Kazimierską kobiety, która była w ciąży, po brzuchu, bicie po różnych częściach ciała, także ta aż wymiotuje. Takich wątków jest więcej. I okazało się, że to nie była dobra burdel mama, tylko paskudna kobieta, która zmuszała przemocą do prostytuowania się kobiety w swoim burdelu. I te szczegóły nagle otworzyły ludziom oczy. I wtedy oni powiedzieli: No faktycznie, no przecież to mogliśmy się domyślić. Ona tak mówiła, że wszystko okej okay, w tym burdelu było, no ale czem, jak my na to nie wpadliśmy. No A i kiedy ta... była pierwsza publikacja o tym w ogóle? Bo to już jakiś czas. A tygodnie tam. temu, w połowie, w drugiej połowie kwietnia, 20 mhm. któryś kwietnia to była pierwsza publikacja. W ostatni poniedziałek, czyli bodaj 29 kwietnia, była druga publikacja, ta właśnie o biciu tej kobiety w ciąży. No i prawdopodobnie będą kolejne. No i to spowodowało, że w końcu zaczęła, zaczęły się jakieś konsekwencje tak, w tym świecie tak. medialnym. Bardzo Natomiast silne reakcje. No, silne reakcje, no spóźnione dosyć spóźnione, mocno. Spóźnione, ale... ale wiesz, bardzo gwałtownie. Ja nie spodziewałem się, że nawet pro Kuba Wojewódzki czy tam ludzie z TVN uznają, że odcinek Kuby Wojewódzkiego z Dagmarą Kazimierską trzeba usunąć. Mhm. To jest król tvn przecież. To, że tam usunęli te Dagmary szuka, Dagmara szuka męża, te królowe życia, bo to wszystko po naszych materiałach już usunęło, te stacje pousuwały te programy w ogóle z internetu. Mhm. Próbują wy, wyczyścić, wy, w ogóle wykasować z pamięci panią Dagmarę Kaźmierską. I nawet usunęli wojewódzkiemu odcinek. To dla mnie już jest naprawdę, to robi wrażenie. Straciła też fuchę w Polsacie, w którym tak. teraz brała udział w tańcu z gwiazdami. Tak, tak? Znaczy to akurat z tańca z gwiazdami to ona tuż przed naszymi materiałami zrezygnowała. Nie wiem z jakich powodów, natomiast po naszych materiałach Polsat zrezygnował z dalszego kręcenia tego programu Dagmara Szuka Męża. Co to mówią o polskich mediach, które no przecież przeszłość tej pani nie była dla nikogo zagadką. Mm -hmm. To prawda. To... Nie była osobą anonimową, która nagle się okazało, że ma tą ciemną stronę. I można by też powiedzieć inaczej. No, z drugiej strony można postawić sprawę w taki sposób, no, że za błędy oczywiście trzeba płacić, natomiast to są historie sprzed iluś lat. I przecież każdemu można, należy się druga szansa, nie? Przecież ludzie się zmieniają. Czy tak, tak, Mara ale... Kaziemiowska się zmieniła przez te lata, Twoim zdaniem. Nie, nie, moim zdaniem to nie jest opinia, tylko wiedza ona się nie zmieniła. To raz. Dwa, drugą szansę ona miała 8 lat temu, właśnie w 2016 roku, gdy zaczynała w telewizji. I ona jej nie wykorzystała, bo skłamała ludzi. Powiedziała, że te kobiety pracowały z własnej woli, że ona była dobrą burdel mamą, że tam się nic złego nie działo. To, to była ta druga szansa, 8 w 2016 roku. Tylko, że yy, media i tak to łyknęły, co ona im powiedziała. Więc teraz, jeżeli, jeżeli mówimy o jakiejś pokucie, to teraz ona musiałaby dostać trzecią szansę, a to już chyba za dużo dla kobiety, która bije inną kobietę w ciąży albo każe inną kobietę gwałcić za karę. Więc no nie, no to już tych szans właśnie było. Ona pewnie wtedy by jej to wszystko nie wyszło, gdyby powiedziała wprost, siedziałam, byłam z złą mamą, biłam ludzi, zlecałam gwałty. Pewnie by to tak łatwo nie poszło i by może nie było całej tej kariery jasne. Ale teraz to byłaby już trzecia szansa. A to, że ja wiem, że ona się nie zmieniła, no to docierają do mnie różne głosy i różne osoby się odzywają, które opowiadają historie świeższe niż z początków lat 2000 czy z pierwszej dekady 2000, bo wtedy ona ten burdel prowadziła. Więc i wiem z tych historii, że, że wciąż tam jest dyktatorski styl, i no. Nie jest to, nie widzę tam resocjalizacji czy przemiany w tych nagraniach, które dostaję. Ja nic nie publikuję ani nie mówię tu teraz konkretów, bo nie mam na to zgody tych osób, które mi to wysyłają. To są ludzie, którzy po prostu wciąż się jej boją, ale z tego, co dostaję, no to nie wygląda na to, żeby się zmieniła ta pani. A co to świadczy o mediach, to nic nie świadczy o mediach, po prostu hasło media jest zbyt szerokie. Mam Przecież... no na myśli te media tradycyjne, duże, bo wiesz co, ja stawiam tę tezę dlatego, bo y, gdyby te media zajmowały się tylko głupotami i, i miały taki kontent, który polega na tym, żeby się przede wszystkim oglądało, czy tam klikało i nieważne co dajemy, bo zarabiamy na to pieniądze, bo jesteśmy zwykłym przedsiębiorstwem, mm -hmm. to pewnie by się nie było specjalnie do czego przyczepiać, bo model biznesowy byłby dosyć oczywisty i jawny. Natomiast jeżeli ja. Y, Obie te telewizje duże, TVN, bo TTV to jest tak, pod, spółeczka tak, tak, tak. pod TVN-em i, i, stacja. i, i telewizja, Pol no więc dwie największe prywatne telewizje w Polsce, mhm. które produkują masę programów też interwencyjnych w swoich stacjach newsowych, które przecież każda, każda z tych telewizji, TVN24 i Polsat News jest. Niejednokrotnie przywołują, zajmują się, robią główne wydania swoich ramówek z jakichś tragedii, ja wiem, do które czego się dążysz, dzieją. No. I kto mi kto Z jednej strony no. krytykują, umoralniają, no wszystkich dookoła, tak? Mówią, co jest złe, co mhm. jest właściwe, a z drugiej strony zarabiają na na, na, na osobach, które powinny, nie wiem, albo siedzieć w pierdle, jeżeli są zarzuty i, i sąd uzna, ale że są winne. Prezes Warner Bros. jest daleko w Stanach. On nie ma pojęcia o tym, co tu się dzieje. No ja nie mam ktoś, to ja wiem, że tu wiem, chodzi o, o osoby, które zarządzają w czy, Polsce. Czy myślisz, że jeżeli jestem w redakcji tematycznej A, czy myślisz, że, sorry, że, przepraszam, czy myślisz, że jeżeli jestem w redakcji tematycznej, w dziale tematycznym A, na przykład w dziale technologicznym, kiedyś byłem w różnych dużych redakcjach? Hmm. To będę się przejmował tym, co robię w dziale D, rozrywkowym. Dlaczego? Ja mam swoją robotę, a nawet jak się będę przejmował i tam pójdę, powiem im, ej, ta postać jest szemrana. Ja wiem, bo słyszałem, bo kolega coś mówił, cokolwiek, bo sprawdziłem. To oni mi powiedzą, ty weź tam idź sobie swoje cele ruchowe, sprawdź na serwisach, nie trój nam dupy. I co ja wtedy pójdę do przełożonego? Powiem, szefie, bo tam w tamtej redakcji. To oni promują jakichś idiotów. Mi jest wstyd jako członkowie tej całej firmy. A szef znowu powie: A swoje zrobiłeś. Tam nie ma, wiesz, w mediach w Polsce nie ma poczucia odpowiedzialności zbiorowej, według mnie to znaczy... I ja uważam, że słusznie byłbyś to ciężko No to jeżeli słusznie, to dlaczego uważasz, że TVN24 ma się zrzymać na to, że TVN promuje no, Kazimierską? Oni jest, są w innych światach, to, że to jest i... i, i, i no, to, jest to, ja ja pracowałem tam, więc no. to, to nie jest tak, że to są redakcje, które są no. ze siebie odłączone i, i funkcjonują zupełnie obok siebie i siebie nie widzą. Mhm. To są bardzo sprawne maszyny, gdzie jest bardzo rozbudowana cross -promocja. tam są ludzie, którzy myślą o tym, jak łączyć to ze sobą ten cały świat, żeby się kręciło, no żeby nawzajem no, się no. promować. No moje, moje podejście jest takie, że dopóki nikt nie nakrywa ale promowanie, prawda, promocji nie ma nic wspólnego z tym, o kim robią materiały, te, kto występuje w tvn -ie. To jest co innego jeszcze według mnie, bo wiesz, ja wiem do czego dążysz, ale dział pro... co w ogóle Dział promocji to jest też inna bajka. To, że dział promocji zgrywa, krosuje materiały w TVN24, zajawia superwizjera z TVN-u albo w faktach zajawia coś, co będzie w czarno na białym, do tego dążysz, prawda? To są działania promocyjne, ale to raczej nie dziennikarz się tym zajmuje, TVN24. Tak, tak. natomiast są, są, są jest zarząd, są ludzie, którzy. No właśnie, ja szukam takiej pod, no, no właśnie, I czy zarząd ma czas na to, żeby zweryfikować Natalię Januszek? Właśnie no o wiem, tym mówię. Są że... od czegoś dyrektorzy programowi, są funkcje no, no. odpowiedzialne za na to, żeby antena była chyba czysta, tak mi się wydaje. No ale dobra Właśnie możemy zejść w taki takim razie na, na, na Króla no. tvn u na przykład sobie odświeżyć Króla tvn u no. kolejną postać, no, mhm. który samozwańczo jest, z, 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 chce być sumieniem w ogóle w branży, który sam jest człowiekiem, mhm. który moim zdaniem za, za, za swoje wielokrotne występy w idolu, lata temu oczywiście, powinien być skancelowany ze współczesnej popkultury. No bo to co on wy wyprawiał jako juror tych programów, hmm. no dzisiaj to by nie przeszło w ogóle przez... No to jest hejt po prostu klasyczny no, no na dzisiejsze e... słownictwo. Ale on, od, odkąd znam Kuba Wojewódzki, stara się wszystkim mówić co mają myśleć, jak mają żyć i co jest słuszne, a co jest nie. E... A jest człowiekiem, który też ma, moim zdaniem, udział w lansowaniu kolejnej postaci, która może nie jest tak ciemną postacią jak, jak Marek Kazimierska, ale no jest przykładem jakiegoś takiego jednego wielkiego oszustwa i promowania kompletnej próżności i w zasadzie takiej pustej figury. Mam na myśli Karolinę Piterpińską, która kilka miesięcy temu się nie wiadomo skąd pojawiła jako znana nie wiem kto, w sumie modelka z Ameryki. Która zasunęła tym, że. Z... Influencerka, która ma 7 milionów fanów, która koszt. ma 7 milionów... ten. milionów. No e... i która, 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 która mówi o tym, że ma Wiesz też jakieś co? nieskończone pokłady pieniędzy i ubiera tak, się tak, tak. W setki tysięcy nie wiem, złotych tak. czy dolarów. I większość z tych słów jest bzdurą. Co się okazało też kłamstwem. Tak, e... tak, tak. I tak. na kanapie Jakubowej Włuskiej ląduje. No i właśnie ciekawe bardzo, że przytoczyłeś ten przykład, ten konkretnie przykład, ponieważ. Mnie też to zdziwiło, gdy Karola Inderpieński, którą ja w maju zeszłego roku obnażyłem, że to wszystko, co ona opowiada o tych pieniądzach, o tych kontraktach, wielkich pokazach mody i okładkach Playboyów w Afryce, bo ona tak twierdziła, że miała okładki Playboya w Afryce, to jest ściema. Też inni ten temat pociągnęli, niektórzy niezależnie, niektórzy po mnie. I jakby cały internet już wiedział, że to jedna wielka ściema, a mimo wszystko we wrześniu w pierwszym odcinku nowego sezonu Kuby Wojewódzkiego ona się pojawiła i mnie to bardzo zaskoczyło i wtedy napisałem na Instagramie, wrzuciłem zdjęcie z Caroline u Kuby Wojewódzkiego na kanapie, oznaczyłem Kubę Wojewódzkiego i napisałem, że Kuba to nie tak miało być, w sensie wyobrażam sobie, że on w końcu też powie dziewczyno, co ty ściemiasz a Kuba Wojewódzki brnął w jej historię w programie, jakby nie negował tego, co ona tam mówiła, nie weryfikował specjalnie, i Kuba mi odpisał tak, Jakubie, jesteś mądrym facetem i trzy kropki. No i o co mu chodziło? Potem się zastanawiam, już odpisałem mu, dobra, kiedyś się pogadamy na żywo o tym, o tej Caroline. ale zastanowiłem się, o co mu chodzi i po co, ta, po co to bajerowanie mnie, żebym mu dał spokój, nie? No i tak pomyślałem, ok, jemu pewnie chodzi o to, że o jesteś mądry, tyle lat jesteś w mediach, powinien zrozumieć, że tu się kreuje postaci, a nie pokazuje prawdę. Myślę, że o to mu chodziło. Jak potem o tym pomyślałem, o tej jego, tej wiadomości, którą mi wysłał. Więc y, chyba ideą Kuby Wojewódzkiego jest właśnie po prostu kreowanie rzeczywistości, a nie jej przedstawianie, albo weryfikowanie, albo sprawdzanie. Także, no, więc masz odpowiedź na swoje pytanie i w tym kontekście, jeżeli on ma taką postawę, to on uważa na pewno, że nic złego nie zrobił, bo tak działają machiny medialne. I to myślę, że może być właśnie odpowiedź, dlaczego jedni drugich tam nie, nie posprawdzali. W sensie TVN24, TVN czy, czy coś. Każdy robi swoje. TVN24 ja bym się nie zdziwił jakby oni zrobili materiał weryfikacyjny taki demaskatorski nawet po tym programie u Wojewódzkiego ale to nie znaczy że oni wiedząc że u Wojewódzkiego będzie Derpieński pójdą i powiedzą ty Kuba to jest ściema uważaj chodzi dąży do tego że każdy się swoim kawałkiem zajmuje. I, I już. No dobrze. A czego nas uczy historia z kolejnej wielkiej oszustki Natalii Noszek, która to będzie powiedzmy gdzieś z grubsza rok temu chyba została. No to jest stara zasada, e, że nieważne jak mówią. W bardzo brzydki sposób, moim zdaniem, momentami, ale jednak tak. zdemaskowana przez mhm. y, i to rozłożona na czynniki pierwsze tak. przez Krzysztofa Stanowskiego, tak. y, która wymyśliła sobie w ogóle swoją karierę, swoje gwiazdorstwo w Bollywood. Mhm. No tam pewnie łatwiej byłoby w jej życiorysie znaleźć rzeczy nieprawdziwe niż prawdziwe i no to chyba najbardziej popularne takich długich filmów tak. na YouTubie chyba w zeszłym roku oprócz Pandora Gates, o którym być może za chwilę wspomnimy, bo tam chyba też koło 10 nowy świetny z tego co pamiętam, no, no, no dyskusja, która się przelała przez przez też media głównego nurtu. No, Krzysztof Stanowski używał fragmentów w zasadzie programów wszystkich stacji telewizyjnych, które ją lansowały przez miesiące, tak. długie tak. miesiące. No więc jakby mamy tutaj obnażoną kobietę, no, która, no, która kilka trzy miesiące później ja patrzę gdzieś w jakieś ogłoszenie w jakichś branżowych mediach TVN, nie wiem, czy na playerze, czy no, nie ważne, gdzieś TVN produkuje swój kolejny wybitny program. W którym Wiesz, Natalia Janoszyk dostaje, tak. dostaje angaż, Dostaje. dostaje ręce angaż. opadają, wszystko pada, moim zdaniem. To pokazuje, że tak sobie myślę, że po pierwsze zasada nieważne jak mówią Byli, mówili jest wciąż istotna, a po drugie to chyba pokazuje, że jednak jest duży rozłam między światem mediów tradycyjnych a mediów internetowych ponieważ Natalia Januszek zawiniła i nagrzeszyła i obnażono ją w mediach internetowych a w mediach tradycyjnych ona jest gwiazdą Bollywood może dawno nie była w pytaniu na śniadanie Ci w pytaniu wiedzą dlaczego nie była ale no widzowie wit, nie muszą tak nie. ale widzowie nie Choć muszą nie wiem wiedzieć. bo nie oglądam może no. była przy okazji produkcji nowego programu może może, może w sumie nie wiem ale widzowie nie muszą tego wiedzieć i Telewizja wciąż, ten przykład to pokazuje, patrzy z góry na internet, na to, co się tam dzieje i widocznie uważa, że wciąż może kreować właśnie te postaci według swojego widzimisię. To myślę, że to jest to, bo w internecie Janoszek faktycznie jest skreślona, internauci jak, no po prostu internauci jej nie wpuszczają, zamykają przed nią drzwi wszędzie, gdzie by się nie pojawiła. Tak samo z Derpieński. To są te różnice, jak Derpieński był o kuby wojewódzkiego, to najwięksi influencerzy tacy opiniotwórczy, chleli tego Kubę. Jak ty możesz? Przecież my ją już tutaj obnażyliśmy pół roku temu, a ty ją teraz bierzesz do telewizji? To, to pokazuje właśnie ten rozłam między mediami tradycyjnymi a mediami internetowymi. Tak to wejdźmy, wróćmy do internetu może, bo, bo, bo ta książka jednak głównie bazuje na, na internetowych karierach. Jednak ten influenceryzm nam się kojarzy bardziej z internetem niż z mediami tradycyjnymi. Co największym takim nie wiem, nie chciałbym źle, żeby to źle zarówniało. To jest największą chorobą w tym polskim internecie, twoim zdaniem. Jakie zjawisko, które ma duże zasięgi, bo dla mnie, ja, 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 ja zadaję to pytanie myśląc mhm. o, o tym całym świecie free fightów. Tak, tak, to się samo nasuwa, samo podział, się nasuwa. Dla mnie, znaczy dla mnie najgorsze chyba jest to, czego nie widać, czyli fakt, że influencerem może się stać totalnie każdy. A większość z nich nie prezentuje jakichś wysokich wartości intelektualnych. To znaczy, przepraszam, ale kolokwialnie mówiąc, głupek też może zostać gwiazdą. I to jest niebezpieczne. I wielu głupków jest gwiazdami, influencerów. I, no I to jest problem, bo oni potem gadają bzdury, a ludzie myślą, że to są mądrości i że to są prawdziwe mądrości i że tak należy żyć. Jest robić. tam sporo taki zbierany, takich zbieranych ludzi, którzy właśnie wywodzą się z jakichś takich no, skrajnie głup, debilnych programów, typu Warsaw Show, czy jakieś internetowe klony podobne, gdzie generalnie wchodzi o to, żeby. Jak najwięcej przyklinać, jak najwięcej się nachlać i tak. jak najwięcej, nie wiem, przelecieć kobiet no, czy mężczyzn, albo, albo się z kimś pobić. No. Konferencje przed tymi galami, jak to się tak. nazywa, szumnie, polegają na tym, kto, kto bardziej kogo obrazi, czyją matkę. No, Freakfighty są esencją tego całego świata internetowego, bo tam cały świat internetowy na tak się zbiera. Tam masz YouTuberów, TikTokerów, Instagramerów, ludzi z Twittera znanych tylko, ludzi z patostreamingu ludzi, którzy nagrywają rozrywkę i takich, którzy nagrywają filmy dokumentalne na YouTube'a. No wy jeszcze nie byliście, ale, ale nic przed wami nie, nic nie stoi na przeszkodzie. Tam nie ma też i nawet ograniczeń wiekowych, wiesz, jakby co. Yy, więc tam. Cześć, się... Marcin Najman jest gdzieś w wieku zbliżonym do mnie, więc. Ale, a ty jesteś ile masz? 78-rocznik jestem. Sam no, się spokojnie. Jacek Murański ma 52 lata na przykład, to tam będzie 72-rocznik? No, na przykład, na przykład. Masa ma 60 lata, ma się też bić. Więc wracając do internetu, już pomijając masę, to tam na FreeFighters spotkałem się różne światy internetowe. Ludzie z Twitcha, ludzie z YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. Z gier, z gamingu, nie z gamingu. I faktycznie to jest taka esencja tych różnych naleciałości, tych mini kultur. Wiesz, inaczej się rozmawia na Twitchu z internautami, inaczej na YouTubie, czy na Instagramie, na storiesach, albo na TikToku, jeszcze inaczej. Więc to wszystko się tam zbiera i faktycznie tam trzeba pokazać jak najwięcej dymów i emocji, no i jak najsilniejszych emocji, a więc zazwyczaj negatywnych więc trzeba je wygenerować za pomocą dymów, zazwyczaj sztucznych, czyli konfliktów sztucznych, że mi się coś w tobie nie spodobało, coś sobie znajdę, siedzisz krzywo albo nie wiem, no wymyśliłbym sobie coś, żeby, żeby się bić, żeby mnie wkurzasz, nie? I, i no i potem jest konflikt, wyzwiska i tak dalej. I to jest rzeczywiście bardzo wulgarne, bardzo prostackie, tam wyzywają swoje matki czasem, swoje dziewczyny, wyciągają prywatę. No robią, tam nie ma granic żadnych. Czyli... A w szczycie chyba głupoty, bo pamiętam, że to był taki moment, kiedy dwie, dwie postaci bardzo zaistniały tak głośnie. Marcin Najman, który siedzi w tym świecie od, od dawna, który jest no, dla, dla poważnych ludzi nigdy nie był traktowany jako A pięściarz. A jest No sam się uważa za cesarza Ale Ale ludzie to podłapują, łapują. no Marcin Najma z tego, że raczej, raczej przegrywa walki przed czasem i to bardzo krótko po wątpliwych knockdownach. Ale zostawiając już jakby ten walor sportowy, no to on, on, on pamiętam był ten okres kiedy on zasłynął tym, że tworzył nową federację, tak zwaną, gdzie były gangstery Słowik, miał być jej tak. twarzą, a i to się zbiegło chyba w tym czasie też, albo chwilę później pamiętam, antykrójkowski który miał też widać trudniejszy moment w swoim życiu, jak wybuch, wybuchła przebrał wojna przebrał na Ukrainie. Z, tak, za Putina i za To chciał robić walkę tak, sobowtóra Putina z, tak. z sobowtórem Zołońskiego i Jedno i Do drugie. tego nie doszło na szczęście, ale. Do Najmana Federacji też nie doszło, w sensie z tym słowikiem to się wszystko <coughs> rozpadło. Najman zaczął robić karierę, naprawdę dużą karierę, jak na freakwajty, bo czyli nie mówię, że on wygrywa coś, on po prostu walczy, robi show, to jest kariera. Tam nie chodzi o samą walkę, chodzi o show we Freak Fightach. więc on tam robi karierę, ale faktycznie jest mnóstwo ludzi mrocznych. Szemranych we free Fightach. I no były gangsterów tam nie brakuje. gangsterów, ludzi po siatkach. I... No była taka jedna gala freak Fightów w 2023 I co roku. Co ważne to są, to, są, to są wydarzenia, które mają po prostu gigantyczną oglądalność. Pół miliona ludzi ogląda każdą galę. Na no płatnych Średnio. streamach, które kosztują dzisiaj. Cztery już, dyszki wiem, od osoby razy pół miliona. Względną yy, wielkie przychody i garże, które dostają ci tak. ludzie, którzy walczą, w ogóle przewyższają gaże w ogóle w sportach zawodowych wielu. W sportach, w sportach walki, walki, tak. Nie? W sportach walki lepiej się płaci we freakfightach niż w, w tych właśnie zawodowych, na zawodowych galach, dlatego wielu. To no już tam sportowców... było nawet bokserów, byłych takich zawodowców, którzy się nawet schylili po te pieniądze. Obecni, bo... nawet obecni sportowcy się schylają jest. Yy... Jest, nie pamiętam teraz nazwiska, ale jest bokser, który normalnie prowadzi karierę bokserską, ale wszedł na chwilę, on jest podobiecznym Mateusza Borka, wszedł na chwilę do, do OKTAGONu free żeby zawalczyć jedną walkę. Za grubą kasę i wrócił sobie dalej swoją karierę bokserską prowadzić i walczyć za marną, marne pieniądze. Także są takie sytuacje, że czynni sportowcy, nawet żeby sobie dorobić, wchodzą na chwilę do tych free fightów. Tomasz Adamek ma się bić na najbliższej gali. No nie, jest, no nie wiadomo, czy on jest czynny bokser, czy nieczynny. Bo się z byłem bokserem bardziej w pięści. No tak, no raczej były, okej, okay, no ale tak czy siak on walczy też. Ale już pomijając sportowców, którzy tam przychodzą, czy aktorów jak Sebastian Fabiański, który też udawał, że się bije to wśród samych influencerów i postaci internetowych jest mnóstwo ludzi, którzy mają szemraną przeszłość, tylko właśnie w internecie jakoś ich weryfikacja jest błyskawiczna. Dominik Jaks, który sprzedaje lewe, no, zepsute samochody, a potem się okazuje, że wcale nie sprzedaje, bo tylko ci wynają, jak już spłaciłeś raty, to ci zabiera, bo przecież na papierze właścicielem jest on, zawalczył jedną walkę tylko bo i, i, i był dwa tygodnie w internecie. W związku z frekwajtami, może miesiąc, czyli na konferencji, na jakimś tam programie przed Galą i na samej Gali. I ja już tam dwa dni po Gali już wszystko wiedziałem i go po prostu obnażyłem, że on jest oszustem i już nigdy nie zawalczył. To podaję swoje przykłady oczywiście, ale nie jestem jedyny, który tam ich prostuje. Więc w internecie to idzie dużo szybciej, nie trwa to 8 lat, jak w przypadku Dagmary Kazimierskiej. Ale też mam wrażenie, że ta mm, pamięć internautów nie jest jakaś wieczna, nie? bo jak się spojrzy na tą Pandora. Za dużo jest internautów, żeby pamięć była jedna. E, no bo konsekwencje w Pandora Gates, do najbardziej znanej takiej aferze internetowej, hmm. powiedzmy pedofilskiej, w zeszłym roku, chyba z zeszłego roku, tak. e, no, poniósł główno oskarżony i, i chyba tyle, nie? Takie, nie. takie środowiskowe. No chyba jeszcze Marcin Dubiel chyba jest gdzieś tak, tak na boku. Marcin nie, Dubiel jest na boku Stu, czy Stuart też. On i tak jego nie było, więc no teraz tylko było, jeszcze tam... jest bardziej, większą, jeszcze większą niesławą. On ma zarzuty, i... I... będzie miał zarzuty, czy ma zarzuty? Nie, nie tak. ma, nie ma zarzutów mhm. nie może mieć, bo jeszcze nie był w Polsce. Żeby mieć zarzuty, trzeba być na miejscu. On ma postanowienie. Jak to się mówi? Postanowienie o postawieniu zarzutów. Okay. Ale one nie są postawione, ponieważ jest postanowione na rzecz, ponieważ siedzi w Wielkiej no formalne, Brytanii. Formalne kwestie. Tak jest. Więc Stu otoczony został jeszcze większą infamią i niesławą i, yy, i ostracyzmem. Marcin Dubiel dostał mocno wizerunkowo, ale próbuje się bronić. Wydaje się, że Boxdale nie dostał, znaczy, że się wybronił, bo Boxdale też był jednym z głównych bohaterów Pandory, według Wardęgi Konopskiego, nie według mnie, ale on wrócił, stanął na nogi, wybronił się i dlatego się wydaje, że się nic nie stało. Ale przypominam, że wokół, pan, wokół tych postaci było jeszcze kilka, a nawet może kilkanaście innych. Był Gargamel, który okazało się w Pandorze, że jest transfobem, szowinistą. A wcześniej był głównym sumieniem YouTube'a polskiego. Okazało się, że Krzysztof, Krzysztof Gąciarz, Krzysztof Krzysztof. Gąciarz y, tam straszne rzeczy robi wobec kobiet, a przecież był pierwszy feminista YouTube'a polskiego. To są ogromne nazwiska czy ksywy. Jest jeszcze wiele mniejszych, typu Palasaj, Bartes, Wertes i tak dalej. To są mniejsze ksywy, które tak nie słychać już o nich, bo one padły. Padły, w sensie zostały powiedziane i padli oni jako ofiary tej Pandory w pierwszych dniach i już ich nie ma. Ale więc efekt jest, tylko po prostu zapomnieliśmy o nim troszkę. A to, że główny oskarżony nawet nie ma postawionych formalnie zarzutów, to już jest, no, to już jest skutek tego, że on ma dwa obywatelstwa. I akurat w momencie wybuchu Pandory był w Anglii, czyli tam, gdzie mieszka. I tutaj rzeczywiście to może być największa porażka tej afery, że główny. Bohater. Jedyny główny, bo ci wszyscy pozostali dostali przy okazji. Główny bohater nie poniesie konsekwencji prawnych, bo oczywiście inne ponosi. Zobaczymy to już jest kwestie, które się będą pewnie działy w najbliższych miesiącach albo i latach. Tymczasem zachęcam, żeby tą książkę przeczytać. Bardzo zgrabnie Kuba opisał, jak się tworzy influencerów, jak wygląda ich życie. Czy prawdą jest, że, że, że są próżniakami? Którzy biorą pieniądze za nic. No i jest też tutaj opisane kilka grubszych afer, więc zachęcam. Kuba, dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo i dziękuję. I przypominam, że ten egzemplarz dla naszych patronów rozlosujemy go jeszcze w tym miesiącu maju. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.